Moim dzisiejszym gościem jest wielokrotna mistrzyni świata i Europy w kickboxingu i w boksie, posłanka Iwona Guzowska. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pierwsze moje pytanie, jak sobie pani radzi bez adrenaliny, która płynie z zawodowego uprawiania sportu? Czy polityka dostarcza takich wrażeń? Polityka nie dostarcza takiej adrenaliny, jakiej dostarczał sport. Natomiast ja sobie staram się gdzieś wyszukiwać takich zajęć, w których adrenalina jest. Nie jest to proste. Brakuje oczywiście tej kwintesencji, która była w ringu. A gdzie są ciekawsi mężczyźni? W polityce czy w sporcie? O Matko Święta. Z tymi mężczyznami to jest straszny problem. Problem, zgadzam się. Więc tak, no sportowcy, zwłaszcza pięściarze, to są specyficzni mężczyźni. Z trudnymi charakterami. Fantastyczni kumple. I na tym bym to pozostawiła. W polityce jest jeszcze gorzej. Kogo z polityków zaprosiłaby pani na ring? Jest kilka osób, które bym zobaczyła w ringu, ale obawiam się, że wszyscy ci politycy przegraliby przez dyskwalifikację, bo w ringu obowiązują zasady fair play. W związku z tym politycy tacy, którzy atakują bezpardonowo, którzy stosują ciosy poniżej pasa, w ringu nie mają swojego miejsca, aczkolwiek pewnie nauczka by im się przydała. I Komu tak by najlepiej by się przydała ta nauczka? No tak, trudno tutaj rzucić konkretne nazwiska, no ale dobrze, no pokuszę się, kieruję się swoimi sympatiami i antypatiami, no nie ukrywam tego, ale nie podoba mi się to, co robi na przykład pan Macierewicz, nie podoba mi się oczywiście polityka bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, no i pewnie większość tych panów zaprosiłabym do ringu. Jacek Kurski, zwany Pitbullem. Myślę, że jemu też by się łomot przydał. Czyli generalnie Prawo i Sprawiedliwość na ring. Powiem tak, no nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, bo chcę być sprawiedliwa i powiedzieć, że w każdej opcji politycznej są politycy, którzy grają nie fair. Kilku swoich kolegów też bym zaprosiła do ringu. Kogo na przykład? No, tu chyba będzie całkiem niepolitycznie, gdybym wymieniła nazwiska. Ale przyjdzie na to czas. Dobrze, dziękuję bardzo.